Niesełka tradycyjne w wykonaniu zespołu teatralnego parafii świętej Elżbiety w Cieszynie pod kierunkiem siostry Jadwigi Wyrozumskiej wystawiane są w Cieszyńskim Teatrze od 1990 roku i od tego czasu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. To, co je wyróżnia, to niepowtarzalny scenariusz i regionalne elementy. W widowisku bierze udział ponad 100 aktorów amatorów, mieszkańców Cieszyna i okolic. W rolę Józefa od 30 lat wciela się Stanisław Pońc. No jest to wspaniała rola, bardziej statyczna, mało mówienia jest, tylko jest się bardzo długo na scenie. No i trzeba stać cierpliwie i patrzeć na ludzi i to też nie jest łatwe. To jest tak łatwostrawna sztuka, tak jak budowanie choinki na Boże Narodzenie w każdym domu. Co roku się to robi i nikomu się to nie znudzi. I tak samo jest tutaj. Jesełka tradycyjne to widowisko wielopokoleniowe. Zarówno na scenie, jak i na widowni można wypatrzeć całe rodziny. Od jak dawna pan gra? Od 10 lat. 12 lat, jak woziłem wnuczkę. Przy okazji siostra jednego razu mówi, a ty co tam siedzisz tak na tym, jazdę się przebierać. No i od tego czasu gra. Jest atmosfera wspaniała, ludzie wspaniali, całe rodziny tu grają i także córka tu grała, jedna, druga, wnuczka, zięć tu gra. Czyli tak rodzinnie? Rodzinnie. Główny anioł ogólnie zwiastuje pasterzom wszystkim dobrą nowinę o narodzeniu Pana Jezusa i wtedy objawia się w scenie pasterzy razem z aniołkami. W tej roli już gram około 8 lat, jak się nie mylę, a ogólnie tutaj w Jasełkach chyba około 15. Jak się pracuje z siostrą Jadwigą? Ja myślę, że gdyby nie siostra Jadwiga, i również nie umniejszając zasług pani Basia, która tym też kieruje, nie byłoby tego, co od ponad 30 lat pozwala ludziom przeżywać, myślę, to, co wierzę najcenniejsze. A wracając do pytania, to siostra Jadwiga stworzyła coś, co myślę będzie żyło jeszcze długo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.